Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Czas na drugą część pierwszego materiału, który podzieliłem na dwie części. Q&A, czyli busiarskie pogaduchy. Zapraszam do oglądania. A czy ta nadbudówka przejdzie przez przegląd? Chodzi też o dach. No słuchajcie, no generalnie sprawa w naszym kraju jest taka, że nawet jeżeli sobie zdejmiesz homologowany Kangur z Toyota RAV4 na przykład i zainstalujesz do busa, to ty się cieszysz, że masz homologowanego Kangura, natomiast on nie ma homologacji do tego auta. I podobnie wygląda sprawa z lampami. Te trójkowcy na przykład montują sobie lampy, które mają homologację od Jeepa, natomiast nie jest to homologacja, która została wykonana pod transportera T3. I to tyczy się wszystkich w zasadzie elementów pojazdu. I teraz podpowiedź dla chętnych, którzy lubią poczytać sobie o troszeczkę pogrzebać w ustawach. No to mogę Wam zasugerować, żebyście zwrócili uwagę na rocznik swojego pojazdu i zakręcili się w temacie homologacji, a lat, od którego roku dotyczą pewnych samochodów i pewnych elementów, ponieważ wcześniej nie były te elementy w żaden sposób klasyfikowane ani ewidencjonowane na tyle, żeby Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja była w stanie to zweryfikować. Nie miały nabijanych żadnych cech, żadnych numerów, żadnych homologacji. No i tym się można bronić w przypadku starych aut. Pamiętacie chyba samochody, które jeździły z deseczkami na dachu, na bagażnikach dachowych? Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, prawda? Żeby deski, drzazgi podczas wypadku fruwały gdzieś tam po ulicy, po autostradzie. Kiedyś nie zwracano na to uwagi. Był materiał w miarę tani, była przestrzeń jeszcze do wypełnienia kilogramami. Po prostu to robiono. I nie ma takiej ustawy, która by wymuszała na użytkownikach, na posiadaczach starych pojazdów, by te stare pojazdy trzeba było zupdate'ować, zaktualizować o nowe elementy, które są homologowane na dzień dzisiejszy. Nie spotkałem takiej ustawy, nie, w ustawie, w której grzebałem o homologacjach, nie było wspominki o tym, żeby była jakaś, powiedzmy, aktualizacja, nowelizacja tej ustawy, czy jak to nazwać, w latach 2000 i w górę. Ostatnie, powiedzmy, jakieś update'y, rzucam na ślepo, zachodziły w 97 roku. No i tyle w tym temacie. Dlatego policja za dużo nie ma do powiedzenia u nas w Polsce w kwestii homologacji, dlatego też tak nie za bardzo wychodzą na front w tematach niehomologowanych lamp, które miewamy na dachach i tak dalej, i tak dalej. Poczytajcie. Piotr, od Robert Kruk. Piotr, mam pytanie, o ile nie jest to tajemnica, mógłbyś podać przybliżony koszt swojej T3, proszę, do tej pory? Koszt, powiedzmy, jaki wpakowałem w ten samochód, czy jaka jest jego wartość, on jest bezcenny. Słuchajcie, ten samochód dla ludzi mających pojęcie o te trójkach ma niemal zerową wartość. Poza tym, że troszeczkę jest jakiegoś tam, jakichś gratów narzuconych na ten samochód, które no, są spoko, nie? Jest ciekawa skrzynia na przykład ze szperą, czy na przykład są fajne zawiasy do łóżka, czy coś, nie? No temat dla złodzieja. No, życzę powodzenia, żebyście to pod domem mi zdemontowali po cichaczu, a z drugiej strony musielibyście rypnąć całego busa tylko po to, żeby parę takich śmieci wyciągnąć, to jest bez sensu. Więc każdy znawca busa będzie wiedzieć, że mój bus nie kwalifikuje się pod kradzież, bo niewiele jest z niego do zabrania, bo progi są kombinowane, przeszczepiany próg z prowadnicą, drugi próg jest wykonany z profila, bo miało być tanio, w miarę sprawnie i miała to być mocna rzecz, a nie było progów lewych do busa, etc. Także jeżeli chodzi o taką wartość złotówkową, ile kasy władowałem w ten samochód, no to nie wiem, mógłbym powiedzieć, że są to kwoty rzędu 20 parę tysięcy złotych. I normalnie by to wynosiło z 50 tysięcy bądź więcej, jeżeli bym powierzał zadania jakiejś osobie, jakimś mechanikom. Ani razu mechanik nie tykał tego samochodu, dlatego wyszło taniej. Natomiast ilość prac, folia, czy lakiery wcześniej, czy papiery ścierne, czy materiały do spawania, czy
fotele, czy zawiasy, no masa rzeczy, skrzynia biegów, to wszystko kosztowało w tysiącach. I jakby te tysiące zliczyć, to by wyszło tak bliżej tych trzech dyszek. Piotrze, może jakiś awaryjnie UPS na pokład? Bez sensu, ponieważ samochody o charakterze kempingowym, camperwany mają UPS-a w postaci akumulatorów hotelowych, gdzie instaluje się jakiś układ separujący, więc to jest taki UPS tylko z większym wygarem. Zawód mechanik czy amator? Ja myślę, że filmy jasno tutaj odpowiadają na to pytanie, czy zawód mechanik. Zdecydowanie nie, bo na filmach widać, że ja popełniam masę baboli i uczę się i w zasadzie narażam się na potencjalnych hejterów, ale bardziej mi zależy na tym, żeby trafić do ludzi, którzy też nie są mechanikami i boją się i wstydzą się jakby pokazywać, że nie są mechanikami. Dlatego ktoś musi być pierwszy. Ja pokazuję, że nie jestem mechanikiem i pokazuję, jak wykonuję pewne rzeczy i wcale ten świat nie jest taki dla mnie okrutny w związku z tym, że nie umiem, a próbuję, bo cały czas się czegoś tam douczam. Masa rzeczy, którą zrobiłem już w międzyczasie, już w tej chwili nie wykonałbym jej tak, jak i wykonałem wcześniej. Także normalnie podoba mi się ten kociołek i mam pytanie, zjadliwe to było, czy tylko dobrze wyglądało? Jak kiełbasa z czosnkiem? Pozdrawiam, kiełbasa z czosnkiem, super. Nie wiem, jaka to była kiełbasa, natomiast białą kiełbasę z oszołoma, w taką spiralę zwiniętą, cienką, jak kciuk, polecam zakupić, bo jest naprawdę petarda, nie? To jest miód malina. Natomiast kociołek, z kociołka zrezygnowałem, ponieważ po pierwsze kupiłem za duży. Prawdopodobnie kociołek, który kupiłem, to jest kocioł o pojemności 4-5 litrów. Już teraz wiem, że wystarczy mi pojemnik typu menażka, a kociołek, jeżeli będę kupować, no to pojemność nie przekroczy na pewno 2 litrów. Także chciałem gotować dla wielu osób. Wyszło tak, że przecież ja w sumie nie lubię jeździć z zbyt wieloma osobami i tachałem kawał klamota, a w ogóle dyskwalifikacja pojawiała się wtedy, gdy miałem z tym klamotem odejść kawałek od samochodu. To jest w ogóle poroniony pomysł kupować tak duży kociołek. Dałem go w prezencie Czarkowi. Czarek chciał mieć kocioł na ognisko, tylko że Czarek jest w troszeczkę innym położeniu. On tam te tereny swoje fajne ma troszeczkę bliżej od chałupy. Może sobie nad jeziorko zjechać normalnie busikiem i tam nie musi nigdzie z tym latać za daleko. A ja tutaj mam troszeczkę ciężej, bo u mnie wszędzie praktycznie zjazdy nad jeziora są zaszlabanowane, więc chcąc zrobić odcinek z gotowania jakiegoś, musiałbym, kurczę, dreptać Bóg wie ile z tym kociołkiem i w ogóle chcę minimalizować ten sprzęt już teraz. Dobra, lecimy dalej. Jestem za tarczami. Fajnie, że są odcinki techniczne. Czy to było wymieniane, jak robiłeś remont parę lat temu? Chodzi o hamulce w T3 z tyłu. Jeśli tak, to faktycznie szaj. Zdecydowanie polecam odrdzewiacz oraz szczotkę drucianą. Dobra robota, strzałeczka, Krzysztof. Generalnie temat przerabiany na takim słynnym forum VWT3 Polska, na którym, jeżeli chcesz być zhejtowany, to zaloguj się tam. I tam kiedyś ktoś zarzucił temat, czy tarcze, czy bębny. I albo ja zarzuciłem ten temat, albo ktoś, i ja się w tym temacie udzieliłem. Słuchajcie, masa ludzi twierdzi, że hamulce bębnowe to jest świetna sprawa, jeżeli są zadbane, jeżeli są dobrej jakości szczęki i w ogóle cały zestaw regeneracyjny jest dobrej jakości, to że to jest w ogóle super sprawa, super temat. Właśnie nieprawda, bo masa ludzi, którzy w praktyce wykorzystują bębny i przesiadają się na tarcze, zwracają od razu uwagę na to, jaka jest skuteczność hamowania tarcz w sytuacjach, gdzie w sytuacjach ekstremalnych dla tych pojazdów, czyli na wzniesieniach, gdy jeździmy po terenach górskich, walczymy gdzieś tam przy fiordach, kurcze, i się wdrapujemy gdzieś w Norwegii na szczyty. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, prosty temat. Wymień hamulce w samochodzie, gdzie są bębny, a wymień przeserwisuj hamulce w aucie, gdzie masz tarczę. To jest
W ogóle sama diagnostyka stanu zużycia klocków w hamulcach tarczowych jest o wiele szybsza i prostsza niż w przypadku hamulców bębnowych. Oczywiście, wiem, nie musicie mnie oświecać, otwory rewizyjne, dodatkowo otwory, które pozwalają ścisnąć szczęki celem zdjęcia bębna, gdy już zrobi się nam rowek na bębnie i po dobroci nie chce się zsunąć. Ja to wszystko przerabiałem. Przerabiałem młotkowanie, przerabiałem rozwalanie przeżartej tarczy kotwicznej. Dzięki serdeczne. Generalnie musimy sobie przyznać, że jest to stary system, stare rozwiązanie i do takiego cywilnego poruszania się po prostu sobie po Polsce jest w porządku. Ale jeśli wchodzi w grę użytkowanie takiego pojazdu w cięższych warunkach, jakichś terenowych, to w sensie chodzi mi górskie tereny, no to niestety, ale zaczyna się problem. I do tego kwestia serwisowania, gdzie, kurczę, powinno się zrobić zdjęcie telefonem, jak wyglądają hamulce przed demontażem, żeby później wiedzieć, co jak złożyć, żeby czegoś nie pokręcić, bo jest tyle tych elementów, które towarzyszą wymianie szczęk, że naprawdę to, no, no to się mija z celem, no. Jest dużo z tym pierniczenia. No. Niby nie sprawia mi to problemu, wymieniałem 10 razy takie hamulce w swojej T3, a mimo wszystko za każdym razem, gdy podejmuję temat wymiany hamulców znowu z tyłu, to łapię się za głowę, bo napotykam na dzień dobry jakieś problemy. Rozgadałem się, ale myślę, że warto. Żółte butle z gazem do palnika wozisz nad silnikiem? Masz, chłopie, nerwy. Przecież tam jest gorąco od silnika. Słuchajcie, to nie te temperatury. Jeżeli w komorze, ponad komorą silnikową panowałaby temperatura zagrażająca kartuszom z gazem, to też niezasadnym byłoby przyklejanie mat butylowych, wygłuszeniowych oraz filcu samoprzylepnego, bo to wszystko by spłynęło stamtąd. Tam nie ma takich temperatur. Silnik osiąga temperaturę około 90 stopni. To jest temperatura na czujniku temperatury, natomiast już w samej komorze tych stopni może być z 40 czy 50, bo są potężne straty. I teraz przenikliwość materiału, czyli dosyć grubej klapy silnika, która jest jeszcze dodatkowo wyizolowana, sprawia, że w zasadzie, gdy temperatura otoczenia wynosi 10 stopni, to w tej przestrzeni ponad silnikiem mamy około 30 stopni. Taka jest prawda, więc nie bójcie się, nic Wam nie spłynie, żadna świeczka Wam się nie roztopi, żaden wosk. Co to jest 150 tysięcy kilometrów? Zrobi 500 000, to będzie mógł powiedzieć coś więcej o wytrzymałości. Tutaj odwołanie do samochodu, nie pamiętam, to był chyba Citroen Jumper. Pozdrawiam kolegę z Pruszcza, z którym robiłem odcinek. Testowaliśmy piece Ebera D4 kontra moje Webasto chińskie. No i tutaj jakiś był wjazd, że co to jest 150 tysięcy kilometrów, że facet zrobił swoim busem. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Jeżeli pojazd jest gniotem, awaryjnym gniotem, to wystarczy 50 tysięcy, wystarczy 30 tysięcy kilometrów, żeby to zrozumieć. 150 tysięcy kilometrów to już jest potężna liczba. Ja nie mówię tutaj o osobach, które jeżdżą na tirach, czy, bo to są samochody dostosowane zupełnie do innych przebiegów. Ja mówię tutaj o prostym dostawczaku, który tak naprawdę jest budżetowym dostawczakiem, jest produkowanym autem dla mas, które przechodzi adaptację na campervana. No i tutaj mamy teraz pytanie, czy warto w coś takiego iść. No i odpowiedź brzmi: 150 tysięcy kilometrów zrobiłem i nie narzekam na ten samochód, jestem zadowolony. No to jeżeli pada taka odpowiedź, dla mnie to jest bardzo, bardzo konkretna informacja od konkretnego człowieka. Dlatego ja bym tutaj nie hejtował takich doświadczeń wyrażonych w kilometrach. Co do chińskiego pieca. Okej, film, a jak z zapachem plastiku gumy po jakimś czasie znikł? Jak włączyć tryb klimatyzacji wentylacji? A więc tak, faktycznie w piecach, w chińcokach występuje ten zapach grzanego plastiku i jestem w stanie w to uwierzyć, że na początku w niektórych piecach jest to naprawdę bardzo drażniące, ilość tej woni.
No niestety tak jest. I powiedzmy sobie szczerze, że nawet w moim kilkuletnim piecu delikatnie jakiś tam zapaszek zdarza mi się czuć, ale to delikatnie, bardzo delikatnie, gdzie w zestawieniu z Eberem, który mam w warsztacie, no nie czuć kompletnie tam jakiś znamion grzanego plastiku. Dziękuję Wam za obecność w drugim odcinku i zapraszam Was do przyszłych materiałów, mam nadzieję, że wkrótce, oraz zapraszam Was do sekcji komentarzy, do łapki w górę oraz jeżeli są osoby zainteresowane wsparciem serii, to zapraszam do postawienia kawy, link w opisie, portal Buy Coffee, bardzo fajny portal, bo na nim można dokonywać bardzo szybkich, prostych, niedużych, a można i dużych płatności. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć.